W tym roku odbyła się druga edycja konkursu recytatorskiego Moja Mała Ojczyzna. Wzięło w niej udział 23 uczniów z ostrowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zadaniem młodych recytatorów było przedstawienie wiersza związanego tematyką z ziemią ostrowską lub napisanego przez osobę z nią powiązaną. Mała Ojczyzna, my dorośli możemy Wam powiedzieć, że zostaje w naszym życiu, w naszej pamięci do końca. I nieważne, co się dzisiaj, tu i teraz działo, będzie to przepiękne wspomnienie. I tym wszystkim, którzy dzisiaj brali udział, zostali laureatami tego konkursu, tej drugiej naszej edycji, niech zostawią sobie w pamięci ten piękny moment i również to, że recytując promowali naszych tutaj miejscowych artystów, twórców. Wszystkiego dobrego życzę Wam, a tym, którzy wybiorą tę artystyczną drogę, powodzenia i samych sukcesów. Komisję konkursową utworzyli Magdalena Kiszko-Dojlitko z Akademii Teatralnej w Białymstoku, aktor Krzysztof Zemło i Hanna Sasinowska. Jury oceniało dobór tekstu i jego interpretację, dykcję, intonację, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Dzisiaj, tu, na ulicy 11 listopada, dzięki Wam, drodzy uczestnicy, miasto Ostrów zakwitło. Zakwitło pięknem polskiego słowa. Za co Wam serdecznie dziękuję w imieniu jury i w imieniu swoim. Mam nadzieję, że z Was, drodzy uczestnicy, dzięki takim konkursom, takim wydarzeniom, wzrośnie miłość do tego, aby mówić wiersze, czytać wiersze, a bardzo bym pragnęła, abyście pisali wiersze. Ponieważ być może za parę lat Wasze wiersze będą mówione z tej sceny. W kategorii 5-6-latków trzecie miejsce ex aequo zajęły Maja Szczepańska i Zofia Skalik. Drugie miejsce zdobył Bartosz Brejnak, natomiast zwyciężyła Maja Arkiewicz. Wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej nagrodzono trzecim miejscem Alicję Zęgotę, drugim Natalię Dąbrowską, a pierwszym Zofię Leszczyńską. Wyróżnienie powędrowało do Mateusza Mariańskiego. W kategorii klas 4-6 nie przyznano miejsca pierwszego, a drugie otrzymali ex aequo Olga Kożuchowska i Kacper Różański. Wiktoria Kaczmarek zdobyła miejsce trzecie. W najstarszej grupie wiekowej, czyli gimnazjalistów, komisja przyznała tylko jedną nagrodę – Klaudii Iwańczuk. Nagrodę specjalną dyrektora Miejskiego Domu Kultury otrzymała Zofia Leszczyńska. Zgromadzeni mieli także okazję obejrzeć spektakl Teatru Lalki Ludzie w Supraślu pod tytułem Dla mnie bomba. Widowisko teatralne, inspirowane bajką napisaną przez Umberto Eco, opowiadało historię pewnego naukowca, którego odwiedzili wyżsi wojskowi i uśmiechnięci panowie w cylindrach. Interesowali się oni doświadczeniami, które przeprowadzał. Okazało się, że ta wiedza potrzebna im była do stworzenia bomby. Kiedy laborant dowiedział się o niecnym zamiarze dziwnych ludzi, postanowił podkraść się do magazynów i przerobić bomby. Tysiące atomów zmienił na nasionko i gdy wybiła godzina pięknej wojny, miasto zamiast zamienić się w gruzy, obsypało się płatkami kwiatów. Świat stał się piękny, kolorowy i radosny. W spektaklu użyto wielu ciekawych technik teatralnych, a poważne tematy poruszane były z przymrużeniem oka, dystansem i humorem. W rolę naukowca wcielił się aktor Krzysztof Zemło, scenografią zajęła się Ewa Agnieszka Zemło, a za muzykę odpowiadał Jan Wyszkowski.